start now. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Professor Wu Yonghong, Chinese Director of the Confucius Institute at University of Florida. And the Confucius Institute at University of Florida was established in 2008 in cooperation between the University of Florida and the Xiamen University in China. Let me just say a few words about it. The Confucius Institute is committed to promoting education and cultural communication between Poland and China by means of opening Chinese courses, organizing various cultural activities, providing Chinese language proficiency exams, recommending applications for scholarships in Chinese universities, as well as arranging China-related lectures and conferences, like what we are going to do today, among others. Today, we are very pleased to invite Mr. Song Hongbin, a world-famous financial expert and writer, to give a lecture and discuss the causes and consequences of the world economic crisis. Let me also say a few words about Mr. Song. Born in Sichuan province in 1968, Song Hongbin is a famous Chinese financial expert. He focuses his study on US history and global financial history. After having received his master's degree from the American University in Washington, D.C., he once served as a senior consultant to US housing finance giants Fannie Mae and Freddie Mac. He successfully and accurately predicted the 2007 U.S. subprime crisis and the 2008 global financial crisis. That was amazing. Mr. Song's book, Currency Wars, published in 2007, is a bestseller in China and in the world. More than 1 million copies of this book have been sold up to today. It is reportedly being read by many senior level government officials and business leaders in China. The book has been translated into many languages too, including a Polish version. Its Polish translation, translated by Tadeusz Sierakowski, was published in 2011. In 2008, Mr. Song joined the Hongyuan Securities in China as head of fixed income and later chief global strategist. The next year, Mr. Song founded an independent think tank, Global Business and Finance Institute, and became the publisher of a well-known finance magazine, Global Business and Finance. In July 2009, the book was followed by a sequel, Currency War Number 2, World of Global Privilege, in Chinese, 货币战争二, 金权天下, which the Financial Times reported as being one of the most popular books in China. By late 2009, more than 2 million copies have been sold. In this book, Mr. Song predicted that by 2024, the world's single currency system will mature. In November, Mr. Song was selected by Business Week as one of China's 40 most powerful people in 2009, because he describes a cabal of financiers who plan to introduce a single world currency to replace the dollar in his book. In May 2011, Currency War 3, Financial High Frontier, in Chinese, 货币战争三,金融高边疆, was published. It discusses more specifically the modern Chinese history from Chiang Kai-shek to the depreciation in the long-term trend of US dollar, seen from a currency war perspective. And then later, in Currency War 4, the Warring States, in Chinese, 货币战争四,战国时代, published in 2012, Mr. Song discusses the rise and fall of US dollar in contrast to Euro and prospective NCU. His most recent book, Currency War 5, no English translation yet,
in Chinese, 货币战争五, 山雨必来, came out in 2014. But the next year, in 2015, its Russian translation became one of the most recommended books in Russia. In the past years, Mr. Song has also been invited to give lectures in China and around the world. For example, on 14 December 2011, at the invitation of Deputy Prime Minister and Financial Minister Vladimir Pavlak, he participated in the conference New World Order in the New Era of Responsibility at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Besides, since 2014, Mr. Song gave a TV talk show under the name Hong's View. It started on air in September, and since then it has attracted over 350 million viewers around the world. By the way, I have to tell you that Mr. Song is also one of the richest writers in China. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It is my great honor to be invited to have a speech here. So today my topics will be global crisis, causes and consequences, and what's next. At the very beginning, I want to use the movie, probably a lot of people have seen this movie, The Day After Tomorrow, to do an analogy between what's going on with the ocean current and the dollar circulation current system, so we can have the framework to understand what's going on. Więc jestem uhonorowany, że mogę dzisiaj występować przed państwem. Przed państwem we Wrocławiu. Chciałbym rozpocząć mój wykład od takiej analogii filmowej, która wprowadzi nas w temat właśnie cyrkulacji monetarnej w świecie. As we all know that the ocean have the current system, some of Helen, so the water, the ocean water near the equator, they carry a lot of heat and move to the North Atlantic, so which makes North European country feel much warmer during the winter. Wiemy o systemie prądów morskich, wiemy jak funkcjonują, jak przenoszona jest cieplejsza woda z równika bardziej na północ. This flow actually driven by the density difference, which means in around the equator, the ocean water is lighter, so warmer, and in the north part, it's salkier, darker, heavier. So that difference driven the ocean water move to the north. Więc ta różnica termoklinowa właśnie spowodowana tym, że te wody na północy globu i w okolicach równika się różnią, powoduje, że ta cyrkulacja bywa bardzo dynamiczna. This movie assumed that because of the global warming to the certain point of the time in the future, because of the melting of the iceberg around the North Polar, then suddenly a lot of fresh water flushing to the north, make the salty water the density changed, so the balance break. Then suddenly the current stopped to flow. I film ten przewidywał katastrofę właśnie związaną z globalnym ociepleniem, polegającym na właśnie takich poważnych zaburzeniach w tym normalnym systemie prądów morskich, które przyczyniły się do globalnej katastrofy. If that happens, the whole world will enter next ice age. I jeśli tak się stanie, świat znajdzie się znów w epoce lodowcowej. I think it's an interesting framework we can borrow to understand what's going on for the global financial and economic situation. I jest to ciekawa analogia, która może nam pomóc zrozumieć właśnie obecną sytuację finansową na świecie.
Just like the ocean current, we also have the currency current, which is a dollar current, which is flow around the world and bring the economic resource to every country so people can do the business transactions, they can do international trade, something like that. Gdyż w świecie finansowym również istnieją prądy monetarne, szczególnie te związane z dolarem, które pozwalają różnym krajom właśnie rozwijać się i są również przedmiotem w globalnej monetarnej cyrkulacji. So if the ocean current is driven by the difference of the density, then the dollar system, the current is driven by the difference of the yields, investment return. Więc można by powiedzieć, że w przypadku systemu monetarnego ten obieg dolarowy na świecie po prostu zależy od tego, jakie mamy zyski z inwestycji. Let's see what happened after financial crisis of year 2008. Więc zwróćmy uwagę na to, co się stało właśnie po kryzysie 2008 roku. Since year 2009, Federal Reserve they start to create a new round of the hot dollar current. Można by powiedzieć, że rozpoczął się prąd gorącego dolara spowodowany polityką rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Which is a three round of the QEs. We can imagine that as a monetary flood. Federal Reserve created. I mamy tutaj do czynienia ze słynną, znaną już polityką quantitative easing w jej różnych fazach, właśnie od 2008 roku. During this process, we can see what happened in each single individual countries, for example, China. I widzimy na tej podstawie, co działo się w poszczególnych krajach, gdy ten proces miał miejsce. In China and a lot of emerging market country, the monetary system is actually based on the US dollar. W Chinach, jak również w innych nowo powstających, wschodzących rynkach, system monetarny, szczególnie w globalnych transakcjach, jest oparty na amerykańskim dolarze. For example, if China export some products to the United States and gain $1, the Chinese banking system uses that $1 as a base to create 6.2 Chinese RMB, Chinese yuan. Więc jeśli następuje eksport i kupowane jest coś ze Stanów Zjednoczonych na przykład za $1, wówczas $1 wynosi 6 yuanów. If the hot money of the United States dollar flash into the China because of the investment return is much higher in China than in US, then the China will face the huge money inflow. Mm-hmm. I jeśli z powodu właśnie tego gorącego dolara Chiny dosłownie, Chiny mogą zostać i w pewnym sensie zostały zalane właśnie ogromnym przepływem pieniędzy. So the Chinese government and other EU countries, they face two options. Więc rząd chiński, jak również rządy Unii Europejskiej stanęły przed dwiema opcjami. If the central bank do nothing, then that means your local currency will appreciate against the dollar. It's going to be overvalued very much. So you're going to lose the competitive power to export your stuff. Then that means you have a severe unemployment problem. I oczywiście w sytuacji, gdy bank centralny nie dokonuje interwencji, następuje przewartościowanie danego pieniądza w kraju i wówczas cierpi na tym eksport, jak również wzrasta bezrobocie. If the central bank they do intervene, then the United States gonna put a sticker on your head, say you are a manipulator of the exchange rate. Natomiast jeśli bank centralny dokona interwencji, no wówczas Stany Zjednoczone określą taką interwencję jako manipulację monetarną. So we can see the logic behind this situation is certain country
can control other people's money supply. Więc widać na tej podstawie, że podaż pieniędzy jest kontrolowany dosłownie przez ośrodki zewnętrzne, przez de facto jeden kraj. If you want to protect yourself, then you'll be stickered as manipulator of the exchange rate. Natomiast jeśli chcemy postępować zgodnie z naszym interesem i dokonać jakiejś interwencji na tym rynku monetarnym, wówczas jesteśmy określani mianem monetarnych manipulatorów. In fact, China and any other country, they only want stable exchange rate environment, nothing more, nothing less. Ale Chiny tak naprawdę dążą tylko i wyłącznie do stabilnego systemu wymiany. So when the so many hard money inflow and the Chinese government and other countries, they have to print a lot of local money, which is going to cause a huge distortion of the market, distortion of the asset price and other overheat problem. Więc taki ogromny przypływ tych dolarów doprowadzi do różnego rodzaju turbulencji na rynkach, między innymi na rynku chińskim. So for example, in China, the housing prices during the past 6 years, housing price has already been tripled or even 4 times higher. I na przykład ceny nieruchomości w przeciągu ostatnich lat w Chinach zwiększyły się trzykrotnie. But behind those asset bubble, it actually is getting higher and higher debt level. So if we look at this two chart, we can see after the financial crisis, the whole world accumulated too much debt, which is 57 trillion US dollar compared to a few years ago. Więc globalne zadłużenie w dolarach obecnie wynosi 57 bilionów dolarów. And right now the global total debt versus GDP, that ratio is already close to 286%, and in China it's almost same. I widzimy, jakie jest relacja długu tego akumulowanego właśnie w dolarach do PKB, zarówno na skalę globalną, jak również w przypadku Chin. People may ask, what's wrong with too much debt? If we look back to the history, we can say all the financial crises, all the economic crisis is because of the debt. You cannot pay back the debt. Your cash flow is broken. Then that is crisis. Można spytać, no ale cóż takiego jest złego w tym, że akumuluje się aż tak ogromny dług? No, na podstawie historii możemy stwierdzić, że wszystkie zasadniczo kryzysy finansowe były spowodowane potężnym zadłużeniem, które destabilizowało rynek monetarny. Financial debt is just like the water level of the dam. When you accumulate too much debt, then that means the water level is getting higher and higher until certain point the pressure of the water break the whole dam. Then you will have the flood and the crisis. Można porównać zadłużenie krajowe czy państwowe właśnie do pękniętej tamy, która po prostu wypuszcza coraz więcej wody, aż całkowicie się zawali. So the ratio of the debt is critical criteria to judge when the financial crisis is going to happen. Więc ta relacja właśnie długu do PKB jest bardzo istotna i pozwala na pewien sposób przewidzieć, kiedy nastąpi kryzys finansowy. So if we look back to the United States, we can see there's two debt ratio reach to over like a 300%. One is 1933, another is the year 2008. I widzimy takie dwa okresy w Stanach Zjednoczonych, gdy ta równowaga została zdecydowanie naruszona. To jest oczywiście rok 1933, jak również rok 2008. Which means two major depressions of the United States economic history. I oczywiście mamy tutaj na myśli dwa ogromne kryzysy ekonomiczne. Even though back then in the 30s, before the crisis, the United States have very high productivity, but the consumer, they do not have enough money to buy those products because they're in deep debt. So
the factories they cannot make money because the consumer cannot buy it. Pomimo tego, że produktywność, jako wydajność amerykańskiej gospodarki w 1933 roku była dosyć silna, no to jednak zasadniczo obywatele byli tak zadłużeni, że nie byli w stanie de facto niczego kupić. Konsumpcja po prostu, można powiedzieć, leżała. A similar situation happened in 2008. In my point of view, some people say financial crisis is unpredictable, but in my point of view, I think when you're getting higher and higher debt ratio, that means eventually someday the whole dam will be break by the water pressure. I to samo nastąpiło w 2008 roku. Niektórzy twierdzą, że nie ma odpowiednich instrumentów na przewidywanie, kiedy nastąpi dany kryzys finansowy, ale uważam, że właśnie zwracanie uwagi na relacje zadłużenia do PKB pozwala nam niemalże dokładnie określić, kiedy on nastąpi. The debt it's always served like a reverse pyramid. Dług można jakby porównać do odwróconej piramidy. So when a country accumulated dollar debt, then build upon that, you create the security market, you create the stock market, you create the financial derivative market, which is a much larger layer upon another. Więc następuje ogromna akumulacja dolarów, wówczas powstają, można by powiedzieć, instrumenty, które muszą obsłużyć ową akumulację i tworzą się kolejne warstwy wokół tej monetaryzacji. All of this debt require the real economy generate enough cash flow to pay it back, but it has reached the limits of the economy. So it has to be required more and more new dollar liquidity. Ale oczywiście to wymaga wydajności i sprawnego systemu podatkowego, który by pokrywał bieżące zadłużenie. Więc tak naprawdę to jest spirala, która prowadzi do jeszcze większego zadłużenia. So when the new dollar unavailable, for example, if the Federal Reserve stop the QE. Więc jeśli na przykład Rezerwa Federalna, można powiedzieć, wyhamuje i zaczyna brakować tych dolarów. The whole system, the reverse pyramid, gonna collapse or implode from inside. Nastąpi po prostu implozja w tejże piramidzie albo zawalenie. So that's what happened in the past few years. Więc z tym mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach. According to BIS, Bank of the International Settlement, the total U.S. debt outside of the U.S. border reached to 9.2 trillion. 5.7 belongs to the emerging market, including China. Globalne zadłużenie Stanów Zjednoczonych poza granicami Stanów Zjednoczonych wynosi 5,7 bilionów dolarów, natomiast zadłużenie, jeśli weźmiemy pod uwagę razem również rynek Stanów Zjednoczonych, jest 9, right? Ponad 9 bilionów dolarów. So now it's a question. What if dollar current reverse? That's actually, I wrote in my Facebook of currency war. I predicted if the Federal Reserve stop to print more money to support that reverse pyramid, then the whole world will see another round of the financial crisis or geopolitical crisis. In the worst situation, we'll see the both. Więc ja przewidziałem w 2014 roku, że jeśli faktycznie Fed powstrzyma dalsze drukowanie dolarów, pojawi się kolejny kryzys finansowy albo pojawi się kryzys geopolityczny. Być może nawet pojawi się kryzys i finansowy, i geopolityczny w tym samym czasie. So, put it simply, if the United States stop, Federal Reserve stop to print new money, the whole world will be more and more unstable. Więc jeśli Rezerwa Federalnie przestanie drukować dolary, zdestabilizuje się automatycznie cały świat. That particular moment happened in July of year 2014. The total global reserve stopped to increasing. And from that moment, the total reserve started to decline. I mieliśmy z taką sytuacją właśnie do czynienia, a konkretnie
w lipcu 2014 roku. I call it moment of crisis. Ja to określam momentem kryzysowym. Since from that moment on, the whole world will not have enough credit creation capability. Gdyż od tamtego czasu zdolność kredytowa poszczególnych krajów radykalnie się zmniejszyła. So every country will face very severe debt pressure. They have to sell their asset to find the dollar cash to pay them back. Więc pojawi się zadłużeniowa presja na tyle, że trzeba będzie sprzedawać kapitał jakiś narodowy, tak aby te dolary odzyskać. If you're a businessman, if you're doing the investment, you can remember what happened in that year. Jeśli mamy tutaj wśród nas jakichś biznesmenów, to zapewne pamiętają, co wydarzyło się w tamtym roku, w roku 2014. Let's use some example to illustrate that. For example, the Chinese reserve, the foreign reserve, reached the highest point in July, the end of the June of year 2014. Rezerwy chińskie osiągnęły najwyższy poziom właśnie w czerwcu 2014 roku. Which was $4 trillion, huge money. 4 bilionów amerykańskich dolarów. But from that moment, Chinese already lose $1 trillion as foreign reserve. Ale od tamtego czasu 1 bilion już został utracony. Don't forget, Chinese can make a lot of huge trade surplus every year. Every year we can make like $500 billion as a surplus. I proszę pamiętać o tym, że Chiny są zdolne do ogromnych, do produkowania ogromnych nadwyżek handlowych. So that means during the past 2 years, China lost not only $1 trillion, but more than two trillions. Więc tak naprawdę w przeciągu ostatnich 2 lat Chiny utraciły 2 biliony dolarów. That's why in China, every people, every businessman complain the money is not easy to make like before. Mm-hmm. Dlatego słyszymy tyle narzekań ze strony chińskich biznesmenów. And from that exactly same moment, July, year 2014, dollar index start to jump, start to soar, just in that right moment. I widzimy, jak to się odbiło na indeksie dolarowym, właśnie lipiec 2014 roku. I'm not sure about the Polish money, but if you can remember, I'm sure probably this is a turning point of the exchange rate. I gdy idzie o wymianę złoty na dolar, dolar na złotego, wydaje mi się, że to jest kluczowy moment również, gdy idzie o polski pieniądz. If we check the oil price, it's the same thing. July 2014. Oil price start to crash exactly the moment. I ceny ropy oczywiście również widzimy tutaj w tym samym czasie ogromny spadek. So in other cases people are thinking about those different situations as isolated event. But in my point of view, when we think about the current of the whole world, then everything is interconnected. Więc niektórzy być może patrzą na jakieś wydarzenia zapalne na świecie jako odizolowane od siebie, ale tak naprawdę jeśli rzucimy na to ową perspektywę, wszystko nagle staje się o wiele bardziej logiczne. And also, if we check the commodity price, it's the same thing. Commodity index crash at the exactly same moment, July of the year 2014. I widzimy również ogromny spadek, gdy idzie o indeks towarowy. Not only that, if we check the world trade value, it's also happened at the same time. Jak również, gdy idzie o ogólną wartość światowego handlu w tym czasie. So, that's why the emerging market country, they accumulated like $4.7 trillion. And now, after that moment, they have to liquidate it. I dlatego było takie ogromne nagromadzenie właśnie tych amerykańskich dolarów w tych wschodzących rynkach. I teraz pytanie jest, co z tym zrobić? That means they have to sell their assets and trying to use the local money to
to buy the US dollar to pay off their debt, which can automatically compete with the dollar, drive up the dollar value. I oczywiście zakup nowych dolarów, używając własnych pieniędzy, doprowadzi do skrajnie niebezpiecznej konkurencji. So, if that situation getting continued, then we will see the dollar index were getting stronger and stronger, no matter US economy behaves. I na pewno indeks dolarowy będzie się wzmacniał, niezależnie od tego, jak będzie funkcjonowała amerykańska gospodarka. So that's a framework we need to understand what's going on. If you think the Polish currency is not stable, it's not over yet. The worst hasn't come yet. Ale to tak naprawdę dopiero był wstęp, można by powiedzieć, ponieważ najgorsze dopiero przed nami, szczególnie jeśli martwimy się o stabilność naszego systemu polskiego systemu monetarnego. Because of this monetary design has some internal flaws. So which can make the economic pressure getting bigger and bigger, and eventually it's going to break up the political system, social order, and created a lot of chaos. Ten globalny system monetarny ma wewnętrzne wady wpisane w swoją strukturę i w związku z tym doprowadzi to do nie tylko do turbulencji, można by powiedzieć, geopolitycznych, ale również do kryzysów społecznych i gospodarczych. Think about the two recent crises of international politics. Why Ukraine crisis happened, escalated to the civil war in that year 2014? Is that isolated? Is that occasional? Proszę zwrócić uwagę na rok 2014. Mamy kryzys ukraiński. Czy eskalacja tego kryzysu była przypadkowa? Why in the second half of the year 2014? IS suddenly become a huge and major threat to the Middle East and to the whole world. Dlaczego w drugiej połowie 2014 mieliśmy do czynienia z powstaniem państwa islamskiego w Iraku i w Syrii, de facto organizacji, która stała się zagrożeniem dla całego świata? If we don't have the correct framework to understand those individual events, then we may think they are isolated. Więc jeśli nie rozumiemy struktury, która doprowadziła do tych kryzysów, to będziemy po prostu patrzeć na nie jako odizolowane od siebie kryzysy. So the whole globalization faced huge challenge since that dollar current reversed. Więc gdy nastąpiło odwrócenie tych prądów dolarowych na świecie, wówczas mamy do czynienia z jednym kryzysem po drugim. Now we see Britain. They choose to leave the EU, and Donald Trump got elected, and he hates globalization. And maybe next year, France, probably next year, Italy or other countries will follow them. I widzimy już reakcję. Mamy Brexit, mamy wybór Donalda Trumpa. Być może w najbliższym roku wybór antyglobalistycznej Marine Le Pen na prezydenta i być może w innych krajach, na przykład we Włoszech, również nastąpią antyglobalistyczne reakcje. Their universal driving force behind everything happened here. Jest pewna uniwersalna siła napędowa, która stoi za takimi, a nie innymi wyborami. So, for example, why Donald Trump hate globalization? If we check this employment, I mean high pay jobs numbers, you can find out why. I można sobie zadać pytanie, na przykład, dlaczego Donald Trump tak nienawidził globalizacji. No, jeśli popatrzymy właśnie na dane dotyczące płac, zrozumiemy jego retorykę. High pay job. I mean $50,000 per year, that's high pay job. Dobrze płatne miejsca pracy w Stanach, czyli mniej więcej $50,000 rocznie, to jest dobrze płatna praca w Stanach Zjednoczonych. In 1999, which is the highest number in the U.S. history, the high-paid job number is 71 million jobs. 1999? Okay. 71 million. That was high-paying jobs. That's the highest. Yeah. W roku 99 ponad 71 milionów miejsc pracy oferowało właśnie takie wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych. Even in
year 2008, the crisis happened. The high-paid job total number is the same, 71 million jobs. I nawet w okresie kryzysu 2008 roku ta liczba była podobna. But right 70 now, milionów. Yeah, but right now, I use this number, which is 2 years ago when I wrote my faith book. The current number is like 77 million jobs. 67. Ale obecnie ta liczba już spadła do 67 milionów miejsc pracy i to są dane, którymi ja się posłużyłem w mojej ostatniej książce. So that means after so many years after the crisis, this high-paid job number never reached back to before crisis. It's much lower, even much lower compared to end of 90s. Więc jak widzimy, po 2008 roku nie było już odwrotu do tego korzystnego stanu z lat 90. albo nawet sprzed kryzysu 2008 roku. That's why the middle class of the United States, they are very angry and nobody listened to them. Dlatego właśnie tak rozsierdzona, można by powiedzieć, była klasa średnia w Stanach Zjednoczonych, ponieważ uważała, że cała klasa polityczna ją zwyczajnie ignoruje. So, what's wrong with the globalization? We can see the winner and loser very clearly from this chart. Widzimy tutaj wyraźnie na tej ilustracji, kto przegrywa, a kto wygrywa na globalizacji. In richer country and richer classes, they grab the most benefit of the globalization, and in the poor country and poorer class, they have nothing to gain. W bogatych krajach te górne partie, można by powiedzieć, bogaczy przede wszystkim zyskują, a w biedniejszych krajach to najbiedniejsi właśnie ponoszą największe koszty związane z globalizacją. So in my point of view, there's nothing wrong about the globalization, but the problem is how do we do the globalization? Więc w moim mniemaniu nie ma nic złego w takiej globalnej perspektywie jako takiej. Pytanie jest raczej o sposób przeprowadzania globalizacji. So those process globalization caused a huge inequity of every country in United States, for example. I te procesy doprowadziły do ogromnych dysproporcji, do znaczących nierówności w Stanach Zjednoczonych. This chart shows top 10% of United States richer class. What is the percentage of their income occupied the total national income? I ta ilustracja ukazuje, w jaki sposób 10% tych, można by powiedzieć, najbardziej bogatych Amerykanów, jaki był stopień oddziaływania ich na gospodarkę i kontrolowania bogactwa Stanów Zjednoczonych. There is a magic number. 50%. It's a magic number. I jest tutaj, można by powiedzieć, taki magiczny odsetek, 50%. When top 10 rich people or rich class grab the 50% of the national income, for example, in 1927, 2 years later, stock crash, economic crash, financial crisis happened. Gdy górne 10% amerykańskich bogaczy kontroluje mniej więcej 50% PKB, wówczas wiemy, że musi nastąpić kryzys. I dokładnie tak się stało właśnie w latach 30. The second time the 50% level was breached, happened in year 2008. I kolejny moment, gdy taka rażąca dysproporcja się pojawiła, to był właśnie 2008 rok. The whole system crashed again. System ponownie się prawie że rozpadł. If we check the 40 years from 1942 to 1982, those are golden age of United States. Więc okres między rokiem 42 a 82 można określić jako złoty okres gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Now, ordinary worker, factory worker, like a car manufacturing worker, if himself work, he can easily support a 4-person family. Przeciętny pracownik na przykład Forda w Detroit mógł spokojnie utrzymać 4-osobową rodzinę, jako jedyna osoba pracująca w rodzinie.
That's American dream. I to jest ten prawdziwy amerykański sen. That is ordinary middle class should support. To jest właśnie to piękno tego amerykańskiego życia w ramach klasy średniej. So 10% people, they're smart, they're high level, I mean they're social elite, they work harder. Of course, they should get more payment. I oczywiście wymagamy, czy oczekujemy, że elity naszego społeczeństwa, które są bardziej utalentowane, bardziej inteligentne, będą być może więcej zarabiały i kontrolowały większy procent bogactwa narodowego. But how much? Ale dokładnie ile? That is a very important question. To jest bardzo istotne pytanie. I think 10% people, if they make like a 30 to 35%, then it benefit everybody. Jeśli kontrolują od 30 do 35%, wówczas można powiedzieć, że całe społeczeństwo na tym korzysta. But if this 10% social elite, they're becoming greedy and greedy. Ale jeśli owe 10% jest coraz bardziej pazerne i chce coraz więcej i więcej pieniędzy, then they will modify the rule of the income distribution. Change the law. Ale to wówczas doprowadzą po prostu do korzystnych dla siebie zmian prawnych. Then the whole country will face trouble eventually. I wówczas cały kraj stanie przed kryzysem. So I think this process is not only happening in the United States, but happen in all the European countries, including Asian countries. Every country faces a similar problem. I wydaje mi się, że nie jest to tylko widoczne w Stanach Zjednoczonych, ale wszystkie kraje europejskie, jak również wszystkie kraje azjatyckie mają z tym problem. So after Donald Trump getting elected, I think all the democracy, Democratic Party, they should think about what they have done wrong. Więc po wyborze Donalda Trumpa demokraci w Stanach Zjednoczonych powinni zrobić taki rachunek sumienia, spytać się, no co nam poszło nie tak, co zrobiliśmy źle. So I'm going to talk about how what is the right way to do the globalization. Więc chciałbym przedstawić kilka wskazówek, jak w sposób poprawny przeprowadzać globalizację. I think globalization it's not the what we're seeing right now. It happened many times in the history. To, co z tym mamy do czynienia dzisiaj, to jest tak naprawdę jeden z etapów globalizacji. Już tak naprawdę tych etapów było wiele już w historii. For example, in 3500 year BC, we see in the 18th century, 18th dynasty of the Egyptian. 3500 lat przed narodzeniem Chrystusa mamy do czynienia z wielką dynastią w Egipcie. We can already see that during that time the basic international trade has been formed. I call that probably first round of the globalization. I już wtedy powstawały, można by powiedzieć, zręby globalnego handlu. I ja to nazywam pierwszą globalizacją. Then there's Romans, there's Greeks, and there's 15th century, 16th century globalization, and until World War I and World War II. I następnie Grecy, Rzymianie, okres średniowiecza, tak zwany Złoty Wiek i oczywiście nastąpienie nowoczesności, pierwsza i druga wojna światowa. So during every phase of globalization, people, if they done something right, then we have a prosperous economy and everybody can share the benefits. But if after a certain period of the time, people get greedy and the whole system start to crash. Ale jeśli ta globalizacja była właśnie przeprowadzona w sposób poprawny, więcej ludzi korzystało na tym, ale widać również takie okresy, kiedy po prostu te elity stawały się coraz bardziej pazerne i nie przyczyniało się do wzrostu gospodarczego i do dobrobytu społecznego. So the globalization will retreat from the high level to the low level, and after a few hundred years, people come back again. Więc globalizacja, można by powiedzieć, w swoich fazach przeżywała okresy świetności, następnie upadała, aby po iluś 100 latach powracać w jakiejś nowej formie. So right now,
what we can tell is a certain trend has been changed or reached to that turning point of the globalization. I wydaje mi się, że właśnie obecnie żyjemy w takim momencie przełomowym współczesnej globalizacji. So people have to think about what should be done to fix that problem or start the new globalization, but in certain new principles. Więc powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie rozwiązania powinny być zastosowane w obecnej dobie. So I summarize as a four factors: open, the open spirit, mutual benefits, consensus, and fair sharing. Więc ja to scharakteryzowałem na podstawie czterech zasad. Globalizacja musi być otwarta, muszą być obopólne korzyści, musi istnieć jakaś podstawowa zgoda, konsensus i musi istnieć równość, czyli jakby sprawiedliwe dzielenie się dobrami. If we compare two kind of the globalization, one's a TPP, Trans-Pacific Partnership, and I also think the TTIP is similar, versus probably the New Silk Road, we can see the difference. I można to porównać właśnie na podstawie umowy TPP i proponowanego przez Chinę nowego szlaku handlowego, tak zwanej nowej drogi jedwabnej, nowego szlaku jedwabnego. What is TPP? It's not ordinary like a traditional WTO regulation about international goods pass over the border. It's not that. Czym jest TPP? TPP nie jest taką typową, klasyczną umową handlową o regulującą właśnie handel między państwami. To nie jest to. It's actually talk about the multinational corporations ruling of the world. Raczej oznacza władzę międzynarodowych korporacji nad światem. So I call that TPP framework is highly intrusive to the sovereignty of every country. Więc po pierwsze, TPP jest skrajnie niekorzystnym rozwiązaniem dla koncepcji suwerenności państwowej. For example, if Poland joined the TPP, then the multinational corporations, they have the power to overrule your local law. Na przykład, jeśli Polska przystąpiłaby do TPP, wówczas międzynarodowe korporacje mają władzę niejako przegłosowania rozwiązań, które są decydowane w polskim parlamencie. If your local law hurt or damage their profit or profit perspective, then they can sue you. Polska może być również podana do różnego rodzaju sądów arbitrażowych przez owe międzynarodowe korporacje, jeśli w jakiś sposób państwo będzie nie przynosiło im tych zysków, jakich się spodziewają. And all your local law have to be modified to apply to match their corporation's requirement. I lokalne prawo musi być uzupełnione o rozwiązania prawne, które są dyktowane właśnie przez owe korporacje. So who made the final decision? It's not the Supreme Court of the Poland. It actually happened in the New York in the settlement court. Więc kto w ostateczności będzie podejmował decyzję? No nie polskie sądy, nie polski parlament, ale na przykład jakiś sąd arbitrażowy w Waszyngtonie czy w Nowym Jorku. So that's highly intrusive. Więc jest to wysoce szkodliwe, jest to zbyt daleko idąca ingerencja w suwerenność państwową. Number two, TPP benefit most for the corporations, not for the ordinary people, not for the middle class of those countries. I po drugie, TPP oznacza korzyści przede wszystkim dla międzynarodowych korporacji, nie zaś dla zwykłego szarego obywatela, nie dla klasy średniej. So the money actually control the media, control the school, control the education system, so they can mobilize the huge amount of the influence to influence every corner of the society. Pieniądze korporacji kontrolują media, kontrolują edukację, więc są w stanie przeprowadzić masową akcję indoktrynacyjną tak, aby obywatele myśleli, że to jest rozwiązanie również dobre dla nich. But benefit who? We already see the chart. We already see the fear of the profit sharing, right? Those people got the most. Ale
Kto tak naprawdę odnosi te korzyści? No widzieliśmy na podstawie ilustracji, że przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o te górne 10%. Third, TPP, the rules of the TPP, when they discuss, when they, during the discussion, they must keep in highly secretive. Po trzecie, regulacje TPP były podejmowane w sposób tajny. That, because of the highly intrusive to the sovereignty of each country, so the government participate in this discussion, they try to hide the information from the public. I nawet rządy, które brały udział w dyskusjach na temat TPP, niejako zobowiązały się do nieprzekazywania przynajmniej całej wiedzy na temat rozwiązań proponowanych opinii publicznej. So basically it's closed, structured. Więc jest to zamknięta struktura. Fourth, TPP will cause even worse inequality among all the social classes. Within every country. I TPP doprowadzi do jeszcze większej nierówności między klasami społecznymi we wszystkich krajach, które będą się pod nim podpisywały. Let's see another version of the globalization first. A teraz popatrzmy na niejako alternatywną wersję globalizacji. Put it simply, I think this kind of version of globalization it's deeply open structure for everybody, open architecture. Wydaje mi się, że ta druga alternatywna wersja globalizacji jest otwartą strukturą, otwartą dla wszystkich. Put it simply, just I use a cell phone as an example. Ja używam analogii telefonu komórkowego. I have the cell phone, I have an Apple phone, but you have Android. That doesn't matter. As long as we can connect, that's fine. Ja posługuję się Apple, ty posługujesz się Androidem. Najważniejsze jest, że mimo wszystko komunikujemy się. TPP's version try to make you give up your Android system. You must use Apple phone. Natomiast TPP mówi nie, oddawaj Androida, musisz korzystać tylko i wyłącznie z Apple. It actually require you to modify your operating system same as theirs. Więc wymaga modyfikacji systemu operacyjnego, tak aby się podporządkować właśnie TPP. But we know each country have their own history, they have their own culture, they have their own tradition. People think, their behave, their emotion are totally different. Ale wiemy, że każdy kraj ma inną historię, inną kulturę, inne doświadczenie, nawet reakcje emocjonalne, psychologiczne między narodami są czasami skrajnie różne. So why should Polish people behave and think like a French or German? I don't think there are any reason for that. Więc dlaczego musi nastąpić taka uniformizacja? Dlaczego Polacy mają nagle się stać jak Amerykanie, Brytyjczycy czy Francuzi? Nie rozumiem tego. So non-intrusive system is really open system. Więc ten alternatywny system jest właśnie tym systemem otwartym. The second. The New Silk Road, is focused on basically infrastructure, which is important for every country. Everyone can benefit from that. Po drugie, ten nowy szlak jedwabny skupia się przede wszystkim na infrastrukturze, a każdy kraj może dorzucić do tego jakby swoją cegiełkę. And the rules, they are common sense, they are consensus. Everybody know, because it's very simple, it's traditional, so everybody. It's easy to understand. I reguły, które mają rządzić właśnie budową tego nowego szlaku handlowego, są jasne i zdroworozsądkowe. Also, economic efficiency improvement by building a lot of infrastructure definitely give every people more opportunity. I większa skuteczność gospodarcza, gdyż każdy będzie korzystał na tych ogromnych projektach infrastrukturalnych. So actually, China tried to propose its high-speed railway system. I think it's changing China right now, and I think also in the future it's going to change the whole world. Więc Chiny, ten projekt nowego jedwabnego szlaku opiera się przede wszystkim na szybkiej kolei, która już została rozbudowana w Chinach i uważam, że w przyszłości będzie stanie się bardzo popularna na całym globie. Before year 2004, there's no one single kilometer high-speed railway system in China. But right now, it's over 20,000 kilometer high-speed railway, which means like when I talk about high-speed, I mean 300 to 350
kilometer per hour. Przed 2004 rokiem w Chinach nie istniał ani jeden kilometr linii szybkokolejowych, natomiast obecnie ten dystans wynosi 20 tysięcy kilometrów różnych właśnie połączeń tychże linii szybkokolejowych. Gdy mówię szybkokolejowe, mówię tutaj o prędkości od 300 do 350 km na godzinę. And I think in the future on high speed railway system can be also be used for the shipping the goods. I wydaje mi się, że w przyszłości ten szybki pociąg będzie wykorzystywany po prostu do transportowania dóbr. What does that mean? I think in the future we will see the cross continent, Eurasia continent, can be covered by the three major high speed railway system. I w przyszłości, jeśli wszyscy podpiszą się pod tym projektem zainteresowani, to Eurazja będzie pokryta trzema podstawowymi liniami szybkokolejowymi. So right now China proposed to set up the fund, the Chinese government, they want to put like the $500 billion and combined with other people, other countries' money to finish this job. Więc Chiny są gotowe zainwestować $500 miliardów do tego najprawdopodobniej dorzucą się kraje europejskie, jeśli wykażą taką wolę, więc no, ogromny, imponujący projekt. Chinese people, they have a lot of, they have a one specialty, they can make it fast, they can make it very cheap. My Chińczycy mamy taką specjalność, możemy produkować szybko i tanio. If we look at this map, Poland actually in the very critical position of this transport system. Jeśli spojrzymy na tą mapę, zobaczymy w jak kluczowym miejscu leży Polska. That means from Asian country the goods travel across the continent to reach to the Western European countries need only 2 days. Więc być może dojdzie do tego, że aby przetransportować towary z Chin do Europy Zachodniej wystarczy 2 dni. So if we remember, I just read the Polish history, I found in the Poland, the first major city is Poznan, then Krakow, and then Lwów. Every those major city, why they have a very good economy back then? It's because they're located close to the trade route of the European continent. Przed przylotem do Polski przeczytałem nieco polskiej historii, szczególnie z tej perspektywy handlowej. Właśnie widziałem, że Poznań, następnie Kraków, a następnie Lwów były bardzo ważnymi, kluczowymi wręcz ośrodkami handlowymi. Dlaczego? Gdyż leżały właśnie na szlakach handlowych. So not only in Poland, I think every country, every in the whole history, every major trade route, if your city close to that, then you will have a very good opportunity. Więc nie tylko Polska, inne kraje europejskie również. Krótko rzecz ujmując, jeśli dany kraj leży na terenie potencjalnego szlaku handlowego, możemy się spodziewać tylko i wyłącznie korzyści. So what does that change the whole world? I think probably since 16th century, the global power is dominated by the ocean power. Why? Because the ocean power can control the international trade route. I dlaczego to jest istotne? Gdyż mniej więcej od XVI wieku mocarstwa oceaniczne przede wszystkim kontrolowały najważniejsze szlaki handlowe, gdyż transportowano właśnie towary drogą wodną. But in the nowadays, in the current internet age, the economy, the pace is getting faster and faster. Ale w obecnej erze internetu wymiana handlowa i sposób, czy czas, w jakim docierają do nas dane towary jest szybki, bądź spodziewamy się, żeby był jak najszybszy. For example, we can find any product, the price of the product, and send the order by milliseconds. But we have to wait for the shipment for over 2 months.
Natomiast na przykład zamówienie danego towaru to jest być może czasami kwestia sekundy, kliknięcia Enter na klawiaturze, natomiast czekanie na dotarcie danego towaru to już może być kwestia miesięcy. So the ocean trade, they have a lot of advantage, for example, very cheap, but the major problem is its speed is too slow and no way to improve that. Więc handel oceaniczny jest po prostu zbyt powolny, żeby spełnić oczekiwania współczesnego konsumenta, który, jak mówiłem, może bardzo szybko dany towar zamówić. So when the whole new structure, infrastructure build up across the continent, then we will see the international trade route change again from the sea, more and more share back to the land. Więc terytoria, można by powiedzieć, ziemne, a nie przede wszystkim związane z handlem oceanicznym, będą odgrywały ponownie wiodącą rolę. So that's how the multipolar world system started, because the trading system, the financial system, the economic system, everything will be changed. But how do we change that? A lot of people, they don't know actually the political system and the world system, it actually based on the currency system. I tak powstają właśnie zręby świata wielobiegunowego, gdy następują zmiany w systemie monetarnym, w systemie handlowym i też można by powiedzieć w systemie geopolitycznym. Right now the whole world, the monetary system is like a river, like a monetary river. Obecnie globalny system monetarny można porównać do rzeki. United States, European country, Germany or Japan, they located in the upstream of the river, and China emerging market probably including the Poland. We live downstream. Zaawansowane gospodarki, Wielka Brytania, na przykład Stany Zjednoczone okupują górną partię rzeki, tam są u źródła, a wschodzące ręki, czy może nawet biedniejsze kraje, Chiny, Polska, Ameryka Południowa, czy kraje Ameryki Południowej znajdują się przy dolnej partii rzeki. So the Federal Reserve can use QE to flood China, and the European country can use a negative interest rate policy to flood Poland, and Japan can use the negative interest to flood any other countries. Więc ujemne stopy procentowe rezerwy federalnej mogą spowodować powódź dosłownie i zalanie tych krajów, które znajdują się nieco niżej. And when they shut off the valve of the new liquidity, they try to tighten the money supply, then all the downstream countries will face severely drought. I to oczywiście doprowadzi do znaczących kryzysów w tychże biedniejszych krajach i rynkach. In a sense, we don't have the control of your own money supply. You have to depend on the Federal Reserve to provide the supply. Więc jesteśmy uzależnieni po prostu od rezerwy federalnej, gdy idzie o podaż dolarową. If that's the case, how this country's economy or any policy can be independent? Więc w jaki sposób w takim systemie gospodarka jakiegokolwiek kraju może być nazwana gospodarką niepodległą, suwerenną? But these upstream countries, the whole system has internal flaw as well. So if we check this map, Chinese yuan system is built upon the US dollar. It actually, all of the base money supply come from US dollar. So that's very strange. But jeśli popatrzymy na obecną sytuację, yuan dosłownie opiera się na amerykańskim dolarze. Almost 100% of Chinese credit creation is based on the foreign reserve, which is most of them are US dollar. Chiński dług może powstawać właśnie dlatego, że znajduje się na jego terenie właśnie ogromna ilość obcej waluty. But what behind the US dollar? It actually is another piece of the paper, it's US debt. Ale co stoi za amerykańskim dolarem? No kolejny świstek papieru, dług dosłownie. What behind the debt? A co stoi za długiem? It's actually tax revenue. Przychody podatkowe. If we look at the US tax, the national debt from 1940 to
probably 4 years later, 2020, we can see the national debt is jump like that way. 1940 to 2020. A jeśli widzimy, jeśli popatrzymy na okres od 1940 roku do 2020, no, widzimy znaczący wzrost w zadłużeniu. What makes your national bond trustworthy? Because you must have enough tax revenue to support that, to pay it back. Ale żeby obligacje miały jakiekolwiek znaczenie, no system podatkowy musi po prostu być niejako spięty z owym zadłużeniem, musi go wspierać. Where do you get your tax revenue? Of course, this tax revenue must come from the GDP's growth. A oczywiście przychody podatkowe powstają z PKB. So the best question is, can any country's GDP grow like that? Once again. Can any country's GDP growth rate like that? Więc czy może realnie tak wzrastać PKB jakiegokolwiek kraju? I think that's a fundamental problem for any sovereign currency to serve as a world reserve currency. Więc myślę, że jest to fundamentalny problem, aby pieniądz jakiegokolwiek kraju suwerennego był postrzegany jako globalna rezerwa. If you want your money to be international money to trade reserve and invest by any other country, you must have very strong economy. Natomiast jeśli chcemy, czy zgadzamy się na tego typu rozwiązanie, wówczas musi to być podparte, wzmocnione silną gospodarką. But if the whole world keep growing, it is going to require more and more of your currency, and your currency is backed up by your national debt, which is going to cause more and more pressure on the debt level. Ale to spowoduje ogromną presję na poziom zadłużenia tego kraju, którego pieniądz jest właśnie walutą rezerwową. So the fundamental limitation for earning sovereign currency is the tax revenue can never match the requirement of the money and the growth of the debt. Więc kluczowym właśnie wyzwaniem dla każdej gospodarki jest po prostu stosunek przychodów podatkowych do długu narodowego. So the whole dollar system will and definitely be sure it in some day it will collapse. Więc bądźcie pewni, że system dolarowy prędzej czy później upadnie. So what should we do? I think we need to reform the system before the crisis coming, or we can wait after the crisis happened, then think about what the solution should be. Więc jakie rozwiązania można zastosować? No możemy poczekać, aż kryzys nastąpi i postąpić w sposób odpowiedni już po kryzysie, albo można poczynić pewne kroki jeszcze przed kryzysem. I think the monetary lake system it's make much more sense than monetary river system. Wydaje mi się, że taka analogia jeziora monetarnego czy jeziora walutowego jest bardziej sprawiedliwa niż walutowa rzeka. By river, one country or few countries can control other people's money supply. Dzięki rzece dany kraj może kontrolować podaż walutową w innym kraju. By the lake system, everybody can share the economic resource and they can share the management responsibility, so you're going to make the whole system much more stable. Natomiast jezioro pozwala wszystkim niejako uczestniczyć w dobrodziejstwach systemu. What is a money lake? Let me give you some example. Traditional gold standard, which is belong to the lake system. I w jaki sposób może się przejawić owo jezioro walutowe? No może się przejawić na przykład w parytecie złota. IMF, SDR, the special joint rights belong to the IMF is also sort of money lake. System SDR, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, takie globalne rozwiązanie walutowe również może być postrzegane jako przejaw takiego jeziora walutowego. Oh, if you are young generations, you may prefer the Bitcoin as internet money. It may
It may be another options for the future of the world. I młode pokolenie zapewne coraz bardziej interesujące się możliwościami związanymi z Bitcoinem. Of course, now from now we cannot tell which option will be the best or survived, but the only survivor will be something like that. It's a lake system. Trudno określić, które rozwiązanie zwycięży, natomiast na pewno będzie to kombinacja jednego z tych trzech. Thank you very much. That's what Dziękuję bardzo serdecznie. Leszek Niedzielski. Mówi Pan o alternatywie dla międzynarodowej waluty jednej. Chciałbym zwrócić uwagę, proponuje Pan standard nafty i współpracę międzynarodową w Azji. Tylko że każde państwo obawia się dominacji drugiego państwa w Unii. Co by Pan powiedział na taki pomysł, żeby jednostka waluty odzwierciedlała stałą porcję energii? Ropa jest tylko jednym z surowców energetycznych. Jest poza tym gaz, technologia energii słonecznej, z wiatru, fal morskich. Przy ustaleniu jednostki waluty jako porcji energii byłaby stabilna wartość pieniądza. I wzajemnie rynek energii wpływałby na wartość pieniądza, pieniądz wpływałby ze względu na wielkość rynku energii, byłaby to stabilna jednostka monetarna. Dziękuję bardzo. So you propose some alternatives to global financial system. And the gentleman asked, what do you think of basing international money on an energy standard, for example? So it would, if you know what I mean, it would be based, for example, on wind or water, and not only on oil, for example, because oil is the most popular, like gas, for example. What do you think of such a solution? Actually, in my second book, I'm trying to think about this concept. So I think people right now are talking about global warming. Yeah, I actually, in my book, mentioned about the carbon dioxide quota can, or maybe it's an idea, can be monetized. People can use that as a reserve, just like you use gold as a reserve. So if that happens, because of the carbon dioxide, it's also sort of limited resources. People have to buy it or buy the quota. So if we use that as a monetary base, it can create a two sides of the economic impact. One is it can control the pollution, and another is it provides limited resource, just like a gold. So that's just a rough idea, and I'm not so sure if this is the right solution. But just answer your question, I think that can be you can think about that kind of solution. I think it's sort of the energy solution. Poruszałem kwestię w ostatniej książce. Mi na przykład przyszedł do głowy taki pomysł, nie wiem na ile realny, ale teraz bardzo modne jest mówienie o globalnym ociepleniu, aby właśnie tym parytetem był dwutlenek węgla. Wówczas nie tylko doprowadziłoby to do pewnej stabilizacji monetarnej, ale również napędzałoby to większą ochronę środowiska i ograniczanie właśnie tejże emisji. Nie wiem, jak mówię, podkreślam, nie wiem na ile to jest realne, ale alternatyw związanych właśnie z oparciem systemu walutowego właśnie na takim parytecie, no są ciekawe, są ciekawe. Dziękuję bardzo. Tutaj pojawiła się taka tematyka nowego jedwabnego szlaku. Ja nie spodziewałem się tej tematyki, ale chcę skorzystać i o to zapytać. Chiny od konwencji Opinga przyzwyczajają świat, zaskakują świat, przyzwyczajają nas do różnych zaskakujących zmian.
Ale przyznam, że jedna szczególnie mnie nurtuje, jedna sprawa mnie zaskakuje, jednej rzeczy nie rozumiem z tym projektem nowego jedwabnego szlaku. Wyczytałem w dokumentach, że ten projekt, jednym z powodów tego projektu jest zachęcanie, jest taki element, że władze chińskie chcą zachęcać obywateli, mieszkańców Chin do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami innych krajów. Tam Vision and Actions jest taki fragment, gdzie jest mowa o people to people bonds, albo może nawet people to people friendship w ramach tej inicjatywy One Belt, One Road. I moje pytanie jest proste, wiem, trzeba. Czy mógłby pan profesor wytłumaczyć, jakie powody skłaniają partie i państwo chińskie do zachęcania własnych obywateli do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami innych krajów? So the New Silk Road is interpreted very often as also not only a trade route, but as a way of communicating with the rest of the world, China. So why do you think the party and the Chinese state put so much emphasis on allowing Chinese people to be in contact and dialogue with the rest of the world and other cultures, other nations? Why is it so important to them? Why is it so important to control? No, why is it so important to have, for the Chinese people to have direct contacts with other countries, and visit these countries and so on and so on? Yes. I think in the history, the old Silk Road, it's not only the trade route, it's also the information, technology, culture, and even the way of the lifestyle is transmitted for that. So I think right now the new solutions, the new Silk Road, I think they should share the same thing. Myślę, że z tego względu, że kierują się zamiarami, jakie stały za pierwszym szlakiem jedwabnym, a mianowicie nie tylko wymiana handlowa, ale właśnie wymiana kulturowa, wzbogacanie się wzajemne, jak również wymiana technologiczna, chociażby bardzo istotna w dzisiejszych czasach. Hello. The level of the debt is unsustainable, as we saw it, and I think it's a common knowledge at the moment. So if this was the only thing that would be supporting the US dollar, then the US dollar would be debt in 2007, I think, or 2008. But it doesn't happen. And if we look at the US dollar index, it's getting stronger and stronger. So don't you think that there is simply another mechanism that's supporting the US dollar? And my guess would be it's simply the, put it in a brutal way, the military power of USA. Więc pan zadał pytanie, czy aby na pewno tylko i wyłącznie, dolar opiera się na zadłużeniu, gdyż gdyby tak było, gdzieś w 2007 roku nastąpiłby globalny krach. I czy nie ma tutaj innych źródeł właśnie siły amerykańskiego dolara i jego roli? Pan tutaj zasugerował potencjał i znaczenie amerykańskiej armii. Actually, in the short term, because of the mechanism I just introduced, the dollar will get stronger and stronger. That is a monetary mechanism, make it work. So in the short term, there's no problem. But what I'm talking about is long term. When a lot of countries start to try to find another solutions, for example, if the Russian sell the oil not in dollar, probably in euro, or Iran sell their gas or oil not in the dollar, probably choose another currency. Then the whole system, the design of the whole monetary system will have some fundamental impact for the monetary system. So I'm talking about in the long term, when more and more countries try to find a solution for themselves, then the whole dollar system, the money mechanism, will transform into a regionalized money system.
So that's basically the trend. But you just mentioned the military power. Let me give you an example. The Soviet Union, the Russian, was very strong in military power. But after losing its economic power, after it cut off from foreign money inflow, then the whole architecture of the military power collapsed in just one day. So all the military power, no matter how many nuclear heads you have, eventually depend on financial power, depends on the money power. Więc ja zwracałem przede wszystkim uwagę na konsekwencje długoterminowe, na przykład sytuacje, kiedy poszczególne kraje, na przykład jak Rosja czy Iran, będą sprzedawały gaz czy ropę już nie na przykład w dolarach, tylko na przykład w rublach chociażby. I zwracając uwagę na ten aspekt militarny, pragnąłbym zwrócić uwagę, że Związek Radziecki pod koniec lat 80. miał potężną armię, a mimo wszystko gospodarka upadła praktycznie, więc jeśli będziemy odcinać gospodarkę od świata, wówczas możemy mieć najpotężniejszą armię, ale no, bardziej siła militarna zależy od siły gospodarczej, a nie odwrotnie. To jest kluczowe. I would just like ask two quick questions. First, about this super speed railway network in China. What percentage of that railway is actually profitable way from a standard investment point of positive net present value of positive internal rate of return? If it's to be modeled for the whole life now for a consumption of investment. And the second question is like the pressure on physical infrastructure a bit outdated, like the biggest share of the world economy are services and it is growing. The best paying jobs in Wrocław are international services, but the physical production of goods. So is it like having a 19th century strategy for 21st century problems? Więc pan zadał pytanie odnośnie zysku, jakie przynoszą te szybkie koleje w Chinach i czy w ogóle przynoszą jakiś zysk. I po drugie, jeśli dobrze zrozumiałem, ze względu na chociażby sytuację w Wrocławiu, czy pan Hunting nie proponuje rozwiązania XIX-wieczne, gdy idzie o zatrudnienie i model gospodarczy na XXI wiek, tak? Jeśli dobrze pan rozumiałem. Before year 2004, people are discuss about the profit, about how much you can make from such huge investment. But after last year, nobody talked about that because of the major six major lines in China, the high-speed railway, for example, Beijing to Shanghai, that's 1,200 kilometers. It made huge profit last year because nobody think about that. Just a couple of 3 years ago, the government predict this line will lose money for at least 20 years. After 20 years, then you can start to make a profit. But very surprisingly, after like a 5 years operation, this line make like almost 800 million US dollar profit, net profit. So the other high speed lines also make a profit. Of course, there's still some new lines still losing the money. So when we think about investment, I think one thing need to be remembered. Before year 2004, the high speed railway, the cost was very high. But after like 12 years, just like I mentioned, the Chinese have one specialty to make it cheap and make it quick, very quickly. So in just the 12 years, they cut the price, they cut the cost two-thirds. So make it very cheap, and the material and the labors, everything is compared to 10 years ago, it's much lower right now. So the product of the high-speed railway is not that expensive. That's one thing. Another is if you want to build across the whole continent, of course, that's another story. So they're doing the calculation
to try to figure out the balance of the profit and the loss. When should this line make a profit? But besides that, I think that's not a very important, that's not the most important issue. The most important issue for China is, what if the sea trade route was cut off by somebody, by the other powers? Then you must have reliable trade way or trade route to keep providing the material, providing the products from the other part of the world. I think that's a strategic thinking behind the whole strategy. That's one. What's another one? The second question was whether, because, for example, people in Brooklyn make the most money in high tech and IT, not so much in infrastructure. So, aren't you proposing 19th century solutions to 21st century problems? Oh, okay, I see. Yeah, actually, maybe in certain part of the country, like United States, California, or Boston area, probably people think, oh, we're in the new economy, everything will be fine. We don't need to produce any goods, but this year's election has denied that theory. We overestimate our new economy or knowledge-based economy. It's not that close. It's still far away. Probably at least 30 or 50 years away from now on. That's why those people, California, those people who live there, and they think about everything should, everybody should live like them. So they go to high-tech company, kind of high-paid job, and have a happy life. But two-thirds of the Americans, they do not live like that. They do not live like that. If the United States is the most advanced country in the whole world, then you can think about the other countries. Only very tiny population can make money or can find a job in the very high-tech area. Most of the people must rely on the traditional way of life. They must rely on manufacturing base. For example, Germany is a very good example. So if you think about the transportation is not important, you think about this as a probably 19th century solution. I should say probably in the most of part of the 21st century is still most people's way of life and the way of the work. So I don't think that's not very important. I think international trade still serve as a very important portion of the economy. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, początkowo rząd chiński przewidywał, że tak naprawdę zysk zobaczymy po 20 latach, gdy idzie o te szybkie koleje. Obecnie Chiny są przecinane przez 6 połączeń szybkokolejowych. Jedna z najdłuższych, która zaczęła przynosić już w pierwszych latach 800 milionów dolarów czystego zysku, to była linia licząca ponad 1000 kilometrów między Szanghajem a Pekinem. Więc ludzie w Chinach, ze względu na to również na populację, na liczbę ludzi mieszkających w Chinach, no jednak często odwiedzają swoje rodziny na przykład i często posługują się tym sposobem transportowania czy do innych miejsc, do innych miast. Więc ten zysk jest widoczny i pomimo prognozowania samego chińskiego rządu, wielu tutaj było tymi wynikami zaskoczonych obserwatorów i analityków. Natomiast co do drugiego pytania, uważam, że jak najbardziej IT i inne branże związane właśnie z nowymi technologiami przynoszą ogromne zyski i są najwyżej płatne, w wielu miejscach przynajmniej. Natomiast większość społeczeństwa, chociażby amerykańskiego, uważa, że no, ja nie żyję tak jak ktoś w Boston, czy w Nowym Jorku, czy w Kalifornii. W związku z tym dokonałem takiego, a nie innego wyboru, czyli zagłosowałem na Donalda Trumpa, krótko rzecz ujmując, prawda? I wydaje mi się, że często wiele osób, które mieszka właśnie w dużych miastach i pracuje w branży IT, no niestety patrzy na resztę świata, na resztę kraju przez swój tylko i wyłącznie pryzmat. A mimo wszystko tak naprawdę do pełnej, jeśli można użyć takiego terminu, informatyzacji gospodarki, że każdy czy większość będą pracowały, osób będą pracowały przy komputerach czy przy internecie, to jest jeszcze, mówi pan Hongbin, jakieś 20 lat, jeśli nie więcej. Większość ludzi dzisiaj
zaawansowanych gospodarkach zajmuje się bardzo tradycyjnym sposobem gospodarowania. I to było ewidentne właśnie chociażby w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ja również zostanę przy niedawnym szlaku. Tutaj padła taka kwota, jeśli dobrze pamiętam, 500 miliardów dolarów, którą zadeklarował rząd w Pekinie, którą przeznaczy na tą wspólną inwestycję. A moje pytanie jest takie, jaki miałby być podział kosztów pomiędzy poszczególne państwa w tej wielkiej inwestycji? Czy na przykład Chiny miałyby pokryć połowę, czy 50% kosztów tej inwestycji, a kraje Europy w sumie drugą połowę? Czy ktoś już to liczył, czy są jakieś szacunki tego wszystkiego? That's why the China set up the new new organization, financial organization to organize those the money issue. For example, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, and the BRICS Bank, and other funds to like a music fund to try to organize those money the money issue. So there were like 60 countries already joined the club. So each country will have their own share. Everybody, or private or public, they can contribute to this fund to make an investment. So people actually will know in the internal of the usual Eurasia continent, a lot of countries need a heavy investment to improve their infrastructure. And this money have very high expectation of return compared to like a negative returns of the European market. So a lot of countries feel this kind of investment is valuable and a very good opportunity. Mm-hmm. So that's it's not only by China, it's shared by every country. Więc to jest, można by powiedzieć, to określane obecnie, ponieważ poznają różnego rodzaju fundusze przeznaczone dla państwa, ale również dla fundatorów prywatnych, czy takie około jedwabne inicjatywy, jak chociażby AIIB, czyli Asian Investment Bank, czy Bank BRICS, liczne inne fundusze, które na pewnym etapie na pewno określą, kto będzie miał jakby pakiet większościowy, gdy idzie o fundusze. Natomiast oprócz Chin, 60 innych krajów, około 60 innych krajów wyraziło zainteresowanie nowym szlakiem jedwabnym, więc na pewno te koszty będą rozłożone. Trudno na obecnym etapie określić, skąd będzie pochodziła ta większa pula, czy Chiny, czy z tych 60 państw, które zgłosiły akces. Czy z Chin, czy z tych państw, które zgłosiły akces. I've been here for about 2 years, and from my own observation, everything related to China has become quite popular and eye-catching, such as Chinese food, and the Silk Road, or Chinese economy. But I really appreciate the notion of money lake, because I hope in the near future that Chinese money will become also more widely accepted and circulated. Thank you very much. Thank you all for coming.